Hej kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ryoko i dzisiaj kolejne przygody na wyspie Banoja w grze Dead Island. Dzisiejszą misję mamy poboczną. Jest to misja pobożne stworzenie, bezbożne stworzenia, przepraszam. Mamy oczyścić z żywych trupów teren przed przepompownią, więc zabieramy się do dzieła, zaznaczymy sobie to zadanie. Tylko problem jest taki, że nie wiem, gdzie jest przepompownia. Tutaj jest do kanału, warsztat, posterunek. Nie wiem, gdzie jest przepompownia, więc... nie tu. Tu jest też wejście do kanału, warsztat. Do opuszczonego domu. Tu jest też wejście do kanału, warsztat, szybka podróż. Gdzie jest przepompownia? To jest właśnie to. To są same warsztaty, ale nie ma nic konkretnego. Wydaje mi się, że przepompownia będzie gdzieś tutaj blisko. Że to nawet będzie gdzieś chyba tu, w tym miejscu. Więc zobaczymy sobie. Tutaj mam jeszcze niezbadane. Widzę tutaj też nie. Dobra, więc zobaczymy, gdzie jest ta przepompownia i spróbujemy ją oczyścić. Najpierw będzie trzeba ją znaleźć. Szczerze przyznam się, że nie pamiętam. Więc trochę łażenia chyba tutaj będzie. A mi się wydaje, że gdzieś tutaj na prawo mijaliśmy ją wcześniej, tak mi się wydaje. O, jest tutaj chyba nawet przepompownia. Walimy ich na pyrę. Tam ktoś jest w ogóle. Most na Starym Mieście. Utopione nadzieje. Wydaje mi się, że to jest przepompownia. Na to wychodzi, nie? Tak, tak przynajmniej się tutaj wydaje. Więc idziemy. Tutaj mamy iść? Nie. Wejdziemy sobie na górę. Z góry lepiej widać. No i... guzik. Nic lepiej nie widać. On tu nie wskoczy. Ach, kurde. Szpadłem. Idziemy sobie tu. Stare miasto. Tu mi dużo nie mówi. Jesteśmy tu w środku. Chyba tu jest ta przepompownia, no pewnie nie jestem. Tu gdzieś zombiaki słychać. Tam mamy samochód. Let's open this up. Tu sobie pozbieramy. Dobra, mamy wszystko. No musimy zjeść, bo kurde ucierpieliśmy przy tym skoku. Co ty chcesz? Tu mamy warsztat w ogóle. Tak, mi się też tu jest ta przepompownia. Ale tu jest czysto. Nie ma tu nic. O, tam jest powrotem, co odblokowaliśmy. Zbadaj całą wyspę. Czyli już zbadałem całą wyspę, jest git. 86% gry za nami oczywiście. Tylko gdzie my możemy znaleźć tą przepompownię? No wydaje mi się, że jestem w niej, tylko że tutaj nic nie ma. I to jest ten problem.
jakaś kobitka. Co tu mamy? We have to stop that leak. Musimy zatamować ten wyciek. A jeszcze raz. Oczyść z żywych trupów teren przed przepompownią. Źle to przeczytałem, więc idziemy sobie tu. Tam gdzieś odgłosy są. Chyba o to chodzi. To miejsce? Nie, też nie to miejsce. Bo to patrzcie, no dawno się nie grało i się pozapominało. To nie tu. Oni gdzieś tutaj muszą być. Miejsce przed przepompowną, no. Czyli przed budynkiem. Mamy zatamować jakiś wyciek. Hej, gdzieś tu. Tu ich słychać wszędzie. Czyżby to było to? Nie, nie jestem w porcie. Tu gdzieś taran łazi. Tu jest gdzieś taran. Tam jest jakaś popsuta. No chodź tu, ziomuś. Uwalnij w ścianę. A jednak nie. Jest zakatane. Tarany są słabe. Tego trzeba najpierw. Tarana się ogólnie nie bójcie. Jak coś. On dopóki sobie tak biega, to on jest niegroźny. Musi pobiegać. O kurde, zostałem. On nie bierze dużo HP. Ale aż taki agresywny to nie jest, nie? Dobry poziom, to jak taran pokonany. Szukamy miejsca przed przepompownią. To może być właśnie to. Że ja nie wiem, gdzie to jest. Wydaje mi się, że tu jest przepompownia. Albo tu. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ten teren bym musiał oczyścić. Tu już byłem. Zobaczymy teraz tu, w tym miejscu. O, śmieci. Szukamy sobie śmieci. Utopione nadzieje. Może tu gdzieś tu. Dupa, też nie tu. Teren przed przepompownią. No tu jest przepompownia. Ale czekajcie, mamy nowy poziom, nie? W co tu idziemy? Rozwalanie głowy za pomocą broni obuchowej daje większą ilość szału. Więc sobie w to pójdziemy. Mam już 57 poziom. Więc jest dobrze, jest dobrze. Tu mamy, kurde, cały czas tu łaziłem. Ach, ale mnie odepnął, nie mam staminy. Kurde, patrzcie, no cały czas tu krążyłem. A tu było przed wejściem. Coraz więcej ich. Wow, wow, wow. Przejść po jedzonko. Mamy coś tutaj. Spłynęliśmy sobie. Tu
sobie wyjdziemy. Pojedynczej trzeba złapać. Tam coś jest. Oni będą do nas strzelać. Dobra, mamy to. Teraz musimy z nim pogadać tutaj, z tym ziomeczkiem. Dobra, ogarnęliśmy to, kurde. Troszkę było ciężko, nie? Dobra, odbierzemy mamonę. I czy zakończyliśmy to zadanie? Tak, zadanie zostało wykonane, więc jutro, moi drodzy, zajmiemy się misją główną, czyli fabularną. I będziemy musieli popłynąć do ośrodka, więc ja się na tą chwilę z wami żegnam, więc trzymajcie się, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Mimo że trwał 11 minut, z czego 5 minut szukaliśmy przepompowni, w sumie miejsca przed przepompownią bym powiedział. Chciałbym was jeszcze również zaprosić na moje streamy w soboty i niedzielę od godziny 10, przepraszam, od 10 do 13. To są soboty i niedziele, typowo streamuję na Twitchu w weekendy, więc jeszcze chciałbym was zaprosić na grupę www.streammania.pl, gdzie możecie przejść na naszego Discorda i poznać wielu naprawdę ciekawych streamerów, youtuberów, nawiązać relacje z innymi widzami albo i z twórcami, więc to wszystko znajdziecie na naszym Discordzie. Możecie być aktywni, jeżeli też streamujecie, to też z chęcią zapraszamy do składania podań na naszej stronie internetowej. Chciałbym jeszcze również was zaprosić na moje social media, które znajdziecie tam na dole. Ogólnie wszystko tam na dole znajdziecie, na mojego Instagrama, jak i na mojego Facebooka, więc ja się z wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się i jeżeli nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie ten czerwony prostokącik. Jeszcze chciałbym nadmienić jedną sprawę, jestem w trakcie tworzenia jednej nutki. Niektórzy wiedzą o tym, że wracam do muzyki i powstanie drugi kanał na YouTubie przeznaczony tylko i wyłącznie na muzykę mojego autorstwa, więc trzymajcie kciuki, żeby wyszło. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, piąteczka dla was i dzięki, że jesteście ze mną. Jesteście naprawdę mega. Miłego dnia oraz tygodnia. Widzimy się jutro. Cześć.